Obradujemy dzisiaj w gmachu Filharmonii Białostockiej. Ten gmach i ta instytucja, tak ważna instytucja kultury, jest swoistym pomnikiem człowieka, którego wśród nas już nie ma, Krzysztofa Putry. To ktoś, kto stworzył najpierw Porozumienie Centrum, a później Prawo i Sprawiedliwość na tej ziemi. Nigdy nie zawodził człowiek, którego warto wspominać, zawsze warto wspominać. Chciałem także złożyć najlepsze życzenia wszystkim mieszkańcom tej ziemi wyznania prawosławnego. Są pewnie i na tej sali. Dzisiaj zaczynają się święta wielkanocne. Wszystkiego najlepszego. Miłych, błogosławionych świąt dla naszych braci w wierze. Szanowni Państwo, wiadomo, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią, która konsekwentnie dąży do tego, by nasz kraj, by nasza ojczyzna, można powiedzieć, to jest właściwe słowo, doścignęła Unię Europejską, przeciętną Unię Europejską, a później przeciętną tych krajów bogatszych od nas na zachodzie od naszych granic, jeżeli chodzi o poziom rozwoju gospodarczego, jeżeli chodzi o poziom życia. Mówimy przecież, że europejskość to jest po prostu poziom życia i chcemy go osiągnąć. Chcemy go osiągnąć, ale chcę to mocno podkreślić. Chcemy go osiągnąć w całej Polsce, a nie tylko w niektórych jej częściach. Naszą koncepcją, naszą ideą jest zrównoważony rozwój. Chcemy tego rozwoju nie dlatego, że jesteśmy przedstawicielami jakiejś ideologii. Chcemy po prostu jako Polacy, bo Polska, naród polski to musi być wspólnota, ale wspólnota to musi być coś realnego. To musi być równość szans zarówno tych, które otrzymuje każdy z nas w momencie, kiedy się urodził, jak i równość, jeżeli chodzi o sposób życia i szanse życiowe już później, kiedy człowiek dojrzał i żyje samodzielnie. I my tej równości chcemy i do tej równości dążymy. Przeciwstawialiśmy się zawsze koncepcji tak zwanej polaryzacyjno-dyfuzyjnej. To uczona nazwa, lepsza może też używana, to rozwój metropolitalny, koncentrujący się w kilku ośrodkach, który ma później rozejść się, można powiedzieć, czyli dokonać właśnie dyfuzji na pozostałe części kraju. Tyle tylko, że wszędzie, gdzie taki rozwój następował, bo to się rzeczywiście na świecie zdarzało, rozwój był w tych głównych ośrodkach, ale dyfuzji nie było. Mamy przykłady, Rosja, bardzo bogata Moskwa, cała reszta może poza Petersburgiem w marnej sytuacji. Ale mamy przykłady też z zachodu i z południa, Hiszpania. Mamy Madryt, Barcelonę, Sewillę, ale już dalej jest znacznie, znacznie gorzej. My tego nie chcemy. Powtarzam, chcemy zrównoważonego rozwoju. Chcemy praw dla wszystkich. Ale to nie jest kwestia intelektualnego sporu. Bo można powiedzieć, że to pierwsze rozwiązanie, to polaryzacyjno-dyfuzyjne, metropolitalne, jest łatwiejsze. To drugie jest sprawiedliwsze. Ale wcale to nie oznacza, że mniej efektywne. I my wyraźnie i jednoznacznie wybieramy to drugie. Chcę to mocno podkreślić. Wielokrotnie mówiłem to już w Białymstoku, ale powtarzam to i tym razem. Ale to jest, proszę Państwa, nie tylko i nie przede wszystkim spór intelektualny, spór o koncepcję, spór na argumenty typu gospodarczego czy społecznego,
a także te argumenty, które odnoszą się do kwestii narodowych, patriotycznych. To jest także spór zupełnie praktyczny, dotyczący tego, jak są i będą rozdzielane środki inwestycyjne, w tym także środki europejskie. Jest to jeszcze jeden spór. No można powiedzieć, że to jest aspekt tego sporu, ale niesłychanie wręcz ważny dla całej Polski, a szczególnie ważny dla tej ziemi. To jest kwestia tak zwanej ściany wschodniej. Minister byłego rządu PO-PSL wyraził kiedyś w sposób bardzo dosadny, jak oni traktowali ziemię na wschód od Wisły. Ja tego nie mogę tutaj zacytować, bo nie wypada, ale może część z Państwa to pamięta. Oni uważali, no powiem to językiem parlamentarnym, że te ziemie w gruncie rzeczy nie mają znaczenia, że nie należy ich rozwijać. My mamy w tej sprawie pogląd dokładnie odwrotny. My uważamy, że te ziemie nie tylko powinny się szybko rozwijać, szybciej niż przeciętna w Polsce, żeby się to wyrównywało, dlatego że to jest wymóg spójności narodowej, jedności narodowej, ale także i dlatego, że jest w nich ogromny potencjał. Ja, szanowni państwo, jeździłem po Polsce, począwszy od 1990 roku, bardzo intensywnie. Można powiedzieć, nieustannie zwiedzałem kraj. Znam polskie drogi i szosy lepiej niż nie jeden kierowca tira. I patrzyłem. Przyglądałem się, gdzie się szybciej zmienia. Otóż, proszę państwa, najszybciej zmieniało się tu na wschodzie. Ja mówię o tych pozytywnych zmianach. To był ten wielki potencjał i trzeba go wykorzystywać. Trzeba mu dawać szansę. Ale te ziemie cierpiały i dalej cierpią na różnego rodzaju ograniczenia. Ograniczenia, które utrudniają rozwój. Ja chciałem państwu powiedzieć, że naszym programem już realizowanym, na który zostały już zapewnione środki, jest radykalna zmiana tej sytuacji. Radykalna zmiana tej sytuacji i to zarówno jeżeli chodzi o ziemię podlaską, no i część mazowieckiej, bo ona też wchodzi do tego województwa i trzeba o tym pamiętać. Kiedyś mnie mocno potraktowano w Łomży, kiedy powiedziałem, że to Podlasie, więc ja to do dziś nie pamiętam. Ale także ziemi warmińsko-mazurskiej. Trzeba dawać szanse. I proszę państwa, te szanse są. Są budowane i będą budowane. Powiem o tej największej szansie. To jest Via Carpatia. Wielka droga, wielkie przedsięwzięcie w skali europejskiej, które połączy północ Europy i południe Europy. To jest nowa wielka oś transportowa, ale co za tym idzie także ekonomiczna. Ale to, że jest także oś o charakterze politycznym, to będzie także zmiana europejskiej geopolityki. I oczywiście ogromna szansa rozwojowa dla tej ziemi. Powtarzam, Via Carpatia to nasz pomysł, to dzięki nam Unia Europejska będzie finansować te odcinki transgraniczne i zostanie to wpisane do sieci TNT, do tej europejskiej sieci dróg. To jest przykład naszej efektywności, skuteczności w Unii Europejskiej.
To nastąpiło niedawno. Powtarzam, cały ten plan, gigantyczny plan, to 6 tysięcy kilometrów, bo ta droga będzie prowadziła z północy na południe Europy, ale będzie miała też wiele odnóg. Razem to aż tyle. I to naprawdę ogromna szansa. Ale ta szansa będzie wzmocniona, bardzo wzmocniona, bo będzie też Via Baltica i Rail Baltica, czyli linia kolejowa. To wszystko będzie prowadziło z czasem, chociaż to jest czas rozłożony na sporą ilość lat, to będą lata 20, począwszy od Estonii, a później przez Białystok, Warszawę na zachód. Co to oznacza? To oznacza, proszę Państwa, że ta ziemia zmieni swoją sytuację, tak jakby została wręcz przesunięta geograficznie. To będzie wielki węzeł komunikacyjny i nie tylko komunikacyjny Europy. Bo tu się skrzyżują najważniejsze drogi. I to powtarzam, zarówno te dla samochodów, jak i te dla kolei. To powtarzam jeszcze raz, bo trzeba to powtarzać. Szansa, wielka, ogromna szansa rozwoju tych terenów. A do tego będą dochodziły mosty na Wiśle. To co prawda troszkę dalej na południe ma tak wielkie znaczenie i będą dochodziły także te wszystkie przedsięwzięcia, które wynikają z naszego programu budowy albo naprawy, unowocześnienia dróg lokalnych. To wyłączenie komunikacyjne tej ziemi zostanie całkowicie zniesione. Ale to, proszę Państwa, nie jedyne sprawy. Mamy tutaj na tych ziemiach i to dotyczy to zarówno województwa podlaskiego, jak i warmińsko-mazurskiego swego rodzaju ośrodek, można w przenośni użyć określenia zagłębie mleczne, zagłębie produkcji mleka, jego przetwarzania, jest nawet zaplecze naukowe dla tych wszystkich działań na Uniwersytecie Olsztyńskim. Krótko mówiąc, to wielka szansa, ale także wielką szansą są gospodarstwa ekologiczne, które na tych ziemiach mogą się znakomicie rozwijać. Wyśmiewano przez wiele dni, czy nawet tygodni, tą moją zapowiedź, którą wygłosiłem w Kadzidle na Kurpiach. 100 zł, najmniej 100 zł od tucznika i 500 zł od krowy. Nawet w czasie strajku nauczycieli ktoś się przebrał za krowę z tego powodu. Ale proszę Państwa, to jest naprawdę wielka szansa. Te gospodarstwa mogą otrzymywać niezależnie od dopłat do hektara bardzo poważne środki. Przecież dzisiaj gospodarstwo rodzinne to do 300 hektarów. To naprawdę mogą być duże pieniądze. Jak ktoś na przykład hoduje 100 krów mlecznych, to będzie miał z tego 50 tysięcy albo więcej, jeżeli oczywiście będą hodowane w odpowiedni sposób. Jeżeli setki tuczników, no to też jest solidna suma. Do tego dopłaty do hektara razem naprawdę bardzo poważne pieniądze. Więc pamiętajcie Państwo o tym. To jest naprawdę ogromna szansa dla tego regionu. Ogromna szansa rozwoju gospodarczego. A przecież rozwija się tutaj przemysł. No takim dobrym przykładem jest przemysł meblarski. Więc krótko mówiąc, mamy tutaj do czynienia z wszelkiego rodzaju przesłankami, by ten wyścig przebiegał w ten sposób, że najszybszymi biegaczami będą ci z tej ziemi. I ten dystans wewnątrz Polski będzie się zmniejszał, a Polska będzie szybko zmniejszała dystans do
Unii Europejskiej, do przeciętnej, a później do tych najbogatszych krajów. I powtarzam. To jest nasz program dla tej ziemi i to jest nasz program dla Polski. Program równości, jedności, dobrze rozumianej jedności narodowej. Program, który ma służyć. Służyć każdemu Polakowi, każdej polskiej rodzinie, który ma zapewniać to, co jest dla nas wszystkich najważniejsze. To znaczy, byśmy mogli z podniesionym czołem powiedzieć, wykorzystaliśmy szansę, dogoniliśmy Europę, zlikwidowaliśmy skutki naszej nieszczęśliwej historii, a w szczególności II wojny światowej. Jesteśmy wielkim narodem. Tak, tutaj, na tej ziemi wiemy, że jesteśmy wielkim narodem, ale musimy tą wiarę w Polskę rozszerzać na wszystkie ziemie. Musimy ją rozszerzać i wprowadzić do świadomości wszystkich Polaków, wprowadzić do naszej kultury, która dzisiaj często idzie, można powiedzieć, w innych kierunkach. Musimy uczynić nasz naród narodem europejskim, ale jednocześnie narodem naprawdę wielkim. I jest na to szansa. Jest na to szansa. Tą szansą jest dobra zmiana. Tą szansą jest ta droga, którą już wybraliśmy. I jest moją wielką prośbą do Państwa, byśmy tę drogę mogli kontynuować, by pójść na te wybory, by głosować, bo to jest przecież pierwsza tura tych wyborów 2019 roku. Wyborów, które zdecydują o dalszym losie Polski. Rozwój, równość, siła, godność, czy to, co prezentują nasi przeciwnicy. Likwidacja różnych instytucji, kłanianie się w pas LGBT i tak dalej, i tym podobnie. Ja wiem, że Polacy wybiorą tak, jak trzeba. Dziękuję bardzo.